Jakie są takie główne różnice między tym rynkiem pierwotnym a rynkiem wtórnym? Mają ten wspólny mianownik, już widzę, że coś jest poniżej tego mianownika, to po prostu kupuje się, nie zastanawiam. Tak, mniej więcej to tak wygląda, albo przynajmniej starasz się uzyskać cenę, która tobie się spina w Excelu. To też jest możliwe u deweloperów. Czy istnieją jakiekolwiek takie specjalne prawa albo regulacje, które są na rynku pierwotnym? Chodzi mi o takie jakieś specjalne prawa albo regulacje dla klientów. Cześć, dzisiaj ze mną Magdalena Kompf, ekspertka od obrotu nieruchomościami na rynku pierwotnym. Madzia, parę słów o sobie. Cześć Mariusz, dzięki. Jestem inwestorką rynku pierwotnego, flipuję, urządzam mikrokawalerki, urządzam mieszkania na pięknie, sprzedaję na cesji i bardzo to lubię. Czyli wszystko, co na rynku deweloperskim, to ładne w przeciwieństwie do mojej działalności na moment kręcenia tego materiału, bo ja się zajmuję troszeczkę brzydszymi rzeczami, a jak widać na załączonym obrazku, Magda ładniejszymi. A teraz do sedna. Ile lat jesteś na tym rynku? Od kiedy się tym zajmujesz? Od którego roku? Od 2019, czyli już leci piąty rok. Na moment nagrywania materiału, piąty rok. Okej, powiedz mi teraz tak, jakie są takie najważniejsze czynniki, które powinniśmy wziąć pod uwagę przy wyborze mieszkania od dewelopera, albo może co w ogóle powinniśmy wziąć pod uwagę przy współpracy z deweloperem? To są właśnie naczynia połączone. Po pierwsze, powinniśmy przeanalizować mieszkanie. Powinniśmy przeanalizować inwestycje i powinniśmy przeanalizować dewelopera. Mam tutaj na myśli największe tematy, czyli sytuacja prawna, finansowa dewelopera, jego doświadczenie, ile lat istnieje na rynku, czy lokalizacja znajdzie swoich nabywców, no i finalnie inne warunki związane z mieszkaniem. Okej, powiedz mi tak, część ludzi upiera się przy tym rynku wtórnym, bo można tam więcej zarobić, trafiają się większe okazje. Jakie są takie główne różnice między tym rynkiem pierwotnym a rynkiem wtórnym? Co takiego mocno wyróżnia ten rynek pierwotny od wtórnego? I pierwsze zdanie dementuje, i drugie zdanie dementuje. Zarówno nie jest aż taki łatwy rynek wtórny, moim zdaniem, i również można całkiem dobrze zarobić na rynku pierwotnym. To jest naprawdę świetne miejsce, gdzie można bardzo dużo zarobić, tylko trzeba wiedzieć jak. I teraz, czym one się różnią? No to trochę tak, Mariusz, jakbyś kupował samochód używany i samochód nowy. I jedno ma swoje wady i zalety. I drugie, i teraz jeżeli kupujesz mieszkanie nowe od dewelopera, po prostu masz tam wszystko nowe według nowoczesnych technologii, według nowoczesnych norm, wymogów, to jest wszystko spisane i deweloperzy muszą to spełnić. Z kolei dla mnie rynek wtórny jest trudniejszy, bo jest ciężej mi porównać różne mieszkania, one mają różny stan techniczny, są chociażby różne instalacje, różne stropy, różne okna i tak dalej, i tak dalej. Stąd ja uważam, że rynek pierwotny jest po prostu prostszy, łatwiej porównać mieszkania. Łatwiej znaleźć wspólny mianownik, jeden standard. Łatwiej też pewnie wyłowić okazję, no bo jak mają ten wspólny mianownik, już widzę, że coś jest poniżej tego mianownika, to po prostu kupuje się, nie zastanawiam. Tak, mniej więcej to tak wygląda, albo przynajmniej starasz się pozyskać cenę, która tobie się spina w Excelu. To też jest możliwe u deweloperów. Czy istnieją jakiekolwiek takie specjalne prawa albo regulacje, które są na rynku pierwotnym? Chodzi mi o takie jakieś specjalne prawa albo regulacje dla klientów, no bo wiem, że tam deweloper też ma regulacje takie, no też narzucone od rządu, że jak się buduje na nowo, musi być certyfikat energetyczny i tak dalej, wszystko zrobione z normami. A jakie są jeszcze takie specjalne prawa dla klientów? Czy mają jakieś większe korzyści niż kupując coś na rynku wtórnym? Tak, tutaj konsument jest szczególnie chroniony, jest pod szczególną opieką i w związku z tym, że były różne problemy na początku działalności różnych deweloperów, wprowadzono regulacje, które miały temu zapobiec, chociażby temu, że deweloperzy znikali z pieniędzmi od klientów i wprowadzono ustawę deweloperską. W ubiegłym roku, w lipcu, to znaczy w 2022, została wprowadzona nowa ustawa deweloperska, która nakłada na deweloperów szereg obowiązków związanych z tym, żeby właśnie chronić konsumentów, chronić ich pieniądze i żeby jeszcze bardziej deweloperzy musieli ich informować o różnych, chociażby o samej inwestycji, o tym, co wokół niej powstaje, przedstawiać szereg dokumentów potwierdzających stan inwestycji i stan dewelopera. Czyli jakby z mocy prawa już to musi być bezpieczne, żeby chroniło to, powiedzmy, tego przysłowiowego Tak. Kowalskiego przed różnymi takimi
rzeczami, które no, czasami na rynku deweloperskim się kiedyś w przeszłości działy, że ludzie tracili pieniądze, wpłacali jakby na tą przysłowiową dziurę w ziemi i tam nic nie powstało, tak? Deweloper się zawinął. Na moment, kiedy to nagrywamy, no to takiej sytuacji właściwie no, nie ma. To nie ma. Nie ma jak się za bardzo wydarzyć, prawda? Nie mają takiego swobodnego dostępu do swoich pieniędzy. Muszą zakładać rachunki powiernicze, a oprócz tego jeszcze powstał specjalny fundusz, na który muszą odkładać środki, żeby chronić przyszłych nabywców. Kiedy się tam pomylą albo wyjdzie jakaś taka nieoczekiwana sytuacja, że nabywca może stracić. Okej, a jakie są takie najważniejsze aspekty umowy deweloperskiej? Takie powiedzmy, nie wiem, no, kilka najważniejszych punktów, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Jako finansistka przede wszystkim zwracam uwagę na harmonogram płatności, bo kiedy kupujesz mieszkanie właśnie na rynku wtórnym od innej osoby, no to nie ma takiej możliwości, że ktokolwiek wyda tobie mieszkanie albo bardzo, bardzo, bardzo rzadko, nie otrzymując zapłaty. A tutaj są możliwe różne scenariusze. Jest możliwa płatność w ratach, jest możliwa płatność tylko w dwóch ratach na przykład, więc ten harmonogram płatności zawsze bardzo warto sprawdzić, bardzo warto też negocjować z deweloperem, jak on ma finalnie wyglądać. Z kolei inną rzeczą, którą sprawdzam zawsze, jeżeli podchodzę do umowy deweloperskiej, to są też warunki wycofania się z kontraktu, bo życie pisze różne scenariusze i nie zawsze jest tak, jak sobie to wyobrażamy. Możemy chociażby nie dostać kredytu, warto się zabezpieczyć na tę okoliczność. No i przede wszystkim samo mieszkanie sprawdzam, jeżeli chodzi chociażby o to, w jakiej jest okolicy, w jakim jest otoczeniu. Nie chciałabym, żeby na przykład wyrosła tam gdzieś w pobliżu farma jakaś, nie wiem, hodowli albo, nie wiem, oczyszczalnia ścieków, albo jakaś lakiernia, albo coś, co po prostu by generowało hałas albo jakieś uciążliwości. Okej. Czy proces kupna mieszkania na rynku pierwotnym różni się od procesu kupna mieszkania na rynku wtórnym? Czy są jakieś różnice? Sam proces właściwie się nie różni, bo spotykamy się u notariusza, podpisujemy umowę przedwstępną, akurat w naszym przypadku deweloperską, a następnie podpisujemy umowę przeniesienia własności, kiedy już ten lokal istnieje, jest możliwe wydanie tego lokalu. Ale różni się ten etap poprzedzający, bo tutaj kupując mieszkanie, rozmawiamy, negocjujemy z przedsiębiorcą, z deweloperem, a na rynku wtórnym rozmawiamy z właścicielem mieszkania. Czasem on przeżył w danym mieszkaniu 5, 10, 15, 20 lat, ma inny sentyment. Tutaj takich sentymentów nie ma. Albo jakąś tam skomplikowaną sytuację prawną sytuację, bądź kilku właścicieli, albo nie mogą się dogadać. No z tego też oczywiście wynikają jakieś tam okazje, coś za coś. No na rynku wtórnym też podpisujemy umowę przedwstępną, tylko pytanie, czy ta umowa przedwstępna, jakby rezerwacyjna, czy przedwstępna, ta pierwsza, musi być notarialnie podpisana? Musi być podpisana umowa deweloperska, czyli zawierana z Kowalskim. Również musi być podpisana według nowej ustawy, czyli tej od lipca 2022 roku, umowa przedwstępna zawierana z przedsiębiorcą, czyli jeżeli ktoś kupuje na firmę. I następnie jest podpisywana również u notariusza umowa wyodrębnienia lokalu i przeniesienia własności. Czyli te dwie czynności robimy u notariusza. Tak. Umowy rezerwacyjne, które poprzedzają umowę deweloperską, nie muszą już być zawierane notarialne, ale również rządzi się to swoimi prawami według ustawy deweloperskiej. Okej, mówiliśmy, że są zabezpieczenia, specjalne fundusze. A jakie są takie, czy są w ogóle jakieś ryzyka związane z takim zakupem mieszkania deweloperskiego? Tak jak w każdej sytuacji nabycia przedmiotu, tutaj w naszym przypadku nieruchomości, istnieją te ryzyka. I takim ryzykiem może być to, że na przykład nie zostanie prawidłowo wykonane jakieś po prostu zadanie deweloperskie, jeżeli deweloper nie wybuduje coś właściwie, jeżeli będą jakieś wady, to tutaj ustawa deweloperska chroni nabywcę, ponieważ jest coś takiego jak wada istotna. Czyli jeżeli przy zakupie mieszkania stwierdzimy, że istnieje coś, co uniemożliwia korzystanie z tego mieszkania, to możemy skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Także istnieją ryzyka, chroni nas rękojmia, a w przypadku osoby, która jest osobą fizyczną, właśnie również wada istotna. Dobrze. Powiedz mi teraz taką rzecz, czy pandemia COVID-19 wpłynęła jakoś na ten rynek nieruchomości pierwotnych, bo wbrew pozorom ja słyszałem dobre informacje, dobre dla deweloperów i dla osób, które obracają,
mniej dobre dla Kowalskich. Jak to z Twojej perspektywy wyglądało? Obserwowałam ten rynek, kiedy zaczął się COVID, a właściwie zaczęłam działać na tym rynku, kiedy pojawił się COVID. I na rynek nieruchomości należy patrzeć całościowo, czyli patrzymy nie tylko na sytuację związaną z COVID-em, ale również na sytuację związaną ze stopami procentowymi, z poziomem inflacji, z dostępnością do kredytów. I akurat COVID nałożył się na ten moment, kiedy kredyty były w bardzo dobrej cenie i można je było pozyskać. Dopiero później rekomendacja S rządu wprowadziła mniejszą dostępność do kredytów i nie tyle postrzegam, że sam COVID był ciężki dla deweloperów, chociaż wiadomo, że były utrudnienia w dostawach, gorsza dostępność pracowników i możliwość w związku z tym pracy, ale bardziej dotkliwe dla rynku nieruchomości myślę, że były właśnie utrudnienia związane z kredytami i wysokość stóp procentowych. A powiedz mi, czy są jakieś rządowe programy, bo sporo się słyszy o różnych rządowych programach, o kredytach rządowych. Czy są jakieś specjalne takie programy bądź ulgi podatkowe dla osób, które kupują na rynku pierwotnym? Na dzień nagrywania tego materiału sytuacja jest taka, że kiedy kupujesz mieszkanie na rynku pierwotnym, masz podaną przez dewelopera cenę, w tym podatek VAT, czyli jak kupujesz mieszkanie, to nie płacisz podatku od czynności cywilnoprawnych, tak zwanego PCC, czyli właściwie te 2%, które są od mieszkań na rynku wtórnym, możesz przeznaczyć na przykład na wkład własny albo na urządzenie mieszkania, ale czy będą jakieś programy? No jest jeszcze program Bezpieczny Kredyt 2%, ale jak to wpłynie na rynek nieruchomości, to właśnie się dowiemy za jakiś czas. Okej. W Twojej opinii na jakim etapie najlepiej kupić mieszkanie u dewelopera? Bo wiadomo, że na początku on coś tam planuje, później jest dziura w ziemi, fundamenty itd., itd. Czy budowa hali garażowej. Na jakim etapie Twoim zdaniem najlepiej jest kupić mieszkanie u dewelopera? No bo trzeba też pamiętać, że wiążą się jakieś ryzyka. Może rozpocząć budowę i nie skończyć. No i właśnie to jest taka sytuacja, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo kij ma dwa końce. Jeżeli kupuje się na wczesnym etapie, ma się do wyboru najlepsze mieszkania, można wybrać najlepsze, są dostępne najlepsze układy od najlepszej strony i naprawdę jest bardzo duży wybór i można jeszcze dokonywać różnych zmian w międzyczasie. I małe metraże przede wszystkim. Tak, tak. To znaczy ja nie jestem fanką tych małych metraży, ale może o tym przy innej okazji. A z drugiej strony, jeżeli kupujesz na ostatnim etapie, teoretycznie i praktycznie nie możesz już dokonywać zmian w mieszkaniu, przynajmniej nie jako, że deweloper dokona dla ciebie tych zmian, ale to mieszkanie już stoi, możesz faktycznie do niego wejść, możesz je zobaczyć, możesz je ocenić, jak jest wykonane i przede wszystkim też te ostatki w cudzysłowiu, to najczęściej na nie są bardzo dobre ceny deweloperów, bo deweloperzy już w pewien sposób chcą zakończyć inwestycje i już wyprzedać wszystko, co mają. Jak ten ostatek stoi, no to można tutaj bardziej sobie, sobie ponegocjować. Czyli tak, dla Kowalskiego lepiej kupować na tych późniejszych etapach, no bo jak nie jesteś ekspertem, to nie jesteś w stanie sprawdzić sobie, zbadać tego dewelopera i tak dalej, czyli już wchodzisz na mieszkanie i widzisz. Dla inwestora lepiej na takim etapie, gdzie jeszcze można coś zmienić, bo na przykład dla ludzi, którzy się zajmują mocno wynajmem nieruchomości, no to czasami chcą sobie inaczej tam rozmieścić piony wentylacyjne, kanalizację, tak, wodę. Tak. No i możemy więcej zarobić jako inwestorzy, im szybciej wejdziemy, tym więcej zarobimy. Znam też sytuację, że deweloperzy przygotowywali mikrokawalerki od razu pod życzenie klienta, ale to właśnie było zgłoszone na wczesnym etapie. Dobra, to tak szybciutko jeszcze. Jakie dokumenty powinienem zbadać przed zakupem mieszkania u dewelopera? Przede wszystkim prospekt. Prospekt to jest skarbnica informacji o inwestycji, o deweloperze. Ponadto to, co zawiera umowa deweloperska. Jakie są jej zapisy? Wyjaśnić szczegółowo właśnie kwestie związane z gruntami, związane z harmonogramami, to, co mówiłam już wcześniej, z wyjściem z umowy. A ponadto warto też czasem popytać na różnych forach, przejście po inwestycji, jeżeli były wcześniejsze etapy, porozmawiać z mieszkańcami. To jest skarbnica wiedzy też. Super. Powiedz mi teraz tak. Czasami zdarzą się takie sytuacje, że deweloper z różnych powodów nie wywiązuje się z umowy deweloperskiej. No nawet może niecelowo zachorował, różne rzeczy się. Deweloperzy to no, tacy sami ludzie jak my. Co jeśli deweloper nie spełni warunków umowy, bądź mieszkanie, które od niego kupimy, ono już jest finalnie wyprodukowane,
nie spełnia naszych oczekiwań bądź no, ma jakieś wady. No i tutaj tak naprawdę są dwa zagadnienia. Pierwsze to jest to, jeżeli deweloper nie spełnia warunków umowy. Tak jak mówiłeś, zawsze może zdarzyć się sytuacja, że coś się wydarzy, że deweloper nie dotrzyma harmonogramu albo w pewien sposób dzieje się coś inaczej niż jest opisane w prospekcie. Warto wówczas zasięgnąć informacji, co tak naprawdę się wydarzyło, bo za każdym skutkiem idzie przyczyna. Miałam mieszkania, które miały być do odbioru w marcu pewnego roku, a były oddane we wrześniu i tutaj deweloper przedstawił sytuację, że po prostu nie uzyskał od operatora sieci dystrybucyjnej, czyli od dostawcy prądu, nie uzyskał, po prostu nie dogadali się w pewien sposób, ten dostawca prądu im wypowiedział umowę i tam trwały rozmowy. I gdy są takie przyczyny zewnętrzne, to nie zawsze deweloper ma na to wpływ, ale czasami jest tak, że no, znam też dewelopera, gdzie jest jakiś otwarty, mocny konflikt z generalnym wykonawcą i nawzajem zgłaszałem sobie upadłości. Tutaj warto obserwować sytuację i tak jak mówiłam, sprawdzić warunki wyjścia z umowy, kiedy dzieje się coś złego. A druga rzecz to jest kwestia mieszkań. Nie miałam jeszcze nigdy mieszkania, które by było bez wad, bez usterek. Tylko pytanie, jak istotne są te wady, czy zawsze je trzeba zgłosić do protokołu? Są też czasami wady, których w ogóle się nie zgłasza do protokołu, aczkolwiek najlepiej spisać jest zawsze protokół zdawczo-odbiorczy, wypisując wszystkie znalezione wady i odstępstwa od standardu deweloperskiego i przysługuje nam, tak jak mówiłam wcześniej, prawo rękojmi albo skorzystania z wady istotnej. Czyli odbieram mieszkanie dewelopera, biorę inżyniera, tak, firmy, które się specjalizują w odbiorach, żeby sprawdzić, czy na pewno ten deweloper zrobił wszystko zgodnie ze sztuką i czy zapłaciłem za to, co powinno być, a czy czasami nie przepłaciłem za bubel. No i jakie są jeszcze takie najważniejsze kroki, które powinienem podjąć po zakupie mieszkania? Kupuję, robię odbiór, tak? Co dalej? I to jest właśnie, zatrzymajmy się tu chwilę, bardzo ważny aspekt, odbiór mieszkania od dewelopera. Zawsze go przeprowadzam z osobą, która ma uprawnienia i która zna wszystkie normy, ponieważ ten inżynier przychodzi wówczas z wszystkimi swoimi instrumentami, przyrządami i on bardzo dokładnie sprawdza od wilgotności podłogi po piony ścian, podłóg i sufitów. Zawsze się śmiejemy, że czasami mam nierówno pod sufitem, bo kupiłam mieszkanie, które jest nierówne. Ma nierówny tak, sufit? Dobrze. Jest nierówny sufit, ale to musi stwierdzić inżynier, czy ktoś ma nierówno pod sufitem. I wtedy osoba kupująca lokal, ona nie dyskutuje z deweloperem, tylko po prostu inżynier punktuje. Zgodne, niezgodne, zgodne, niezgodne. I tutaj jakby nie ma pola do tego, żeby nas deweloper przekonywał, że jest inaczej, po prostu jest norma, albo jest spełniona, albo nie jest spełniona. Jednym z ważniejszych kroków, jeżeli chodzi o zakup mieszkania, to później musimy załatwić kilka spraw urzędowych, ale to myślę, że z rynkiem wtórnym jest podobnie, musimy zgłosić do podatku od nieruchomości. Tak, do administracji, do wspólnoty. I tak, tak, ale to są takie... Przepisać licznik prądu. Tak. Wodę. Często jest też tak, że deweloper nie załącza licznika, więc musimy po prostu iść do sprzedawcy energii, żeby założył nam licznik. Warto o tym zadbać przed remontem. Tak. I pani tam mówi pół roku. Nie, trzeba się do pani uśmiechnąć albo do pana. Aha, jest trzeba szybciej. Iść do pana, słuchajcie. Jest szybu przy, nie, u pana no, ty idziesz jest do pani. A ja do pani. Tak. Dobrze, wiem o co chodzi. Dwa ostatnie pytanka. Czy warto korzystać w ogóle z usług pośrednika na rynku pierwotnym? No bo ja to sobie wyobrażam tak, no są deweloperzy, te inwestycje są znane, są portale, gdzie są wypisane te inwestycje. No to co za problem? No patrzę, jakie są dostępne u dewelopera na stronie i dokupuję. Po co mi tu pośrednik? Po co mi tu agent? Odpowiedź jest taka, że to zależy. Jeżeli dysponujesz czasem, żeby te oferty porównywać, żeby chodzić na te mieszkania, żeby czytać prospekty, badać standardy, analizować umowę, to możesz to robić sam. Ale jeżeli nie masz na to czasu, nie masz wiedzy, nie masz ochoty, to ja zachęcam, żeby skorzystać z kogoś, kto pomoże tobie takie mieszkanie kupić. Czy to będzie pośrednik, czy to sourcer nieruchomości. Taka osoba powinna pomóc tobie w zakupie mieszkania. Tym bardziej chyba też agent, przynajmniej ja często korzystam z pośredników, bo pośrednik jest takim autorytetem często, nawet i dla dewelopera, dla którego wykonuje usługę, czy przynosi klienta do tego dewelopera, no to też
widzę, że i sprzedający, i kupujący często, jak już korzystają z tych pośredników, no to mają jakiś taki do nich, no jest takim, no może nie autorytetem ten pośrednik, tylko taką... Profesjonalista. Tak, jest po prostu profesjonalistą, tak. Który może wpłynąć w jakiś sposób, tak? Ja jako Kowalski, jak pójdę do dewelopera, nie wpłynie. Jednocześnie pośrednik, który już jest na rynku i tak dalej, będzie potrafił takich użyć argumentów i też jakoś ma po prostu na tego sprzedającego wpływ, więc też nam może pomóc wynegocjować lepsze stawki. No ja wiem, tak. Że to się dzieje na 100% na rynku pierwotnym. Często korzystam z pośredników, bo oni właśnie mają ten autorytet wśród sprzedających, kupujących. No i to bardzo mocno pomaga, już pomijam całą papierologię, przygotowywanie wszystkich rzeczy, tak żeby to była kompleksowa usługa, żebym tylko poszedł i kupił, a pośrednik jeszcze tam mi pomoże nawet to sfinansować. I ostatnie pytanko. Jakie na dzień dzisiejszy są prognozy w Twojej opinii? Jaka tutaj nas czeka przyszłość na rynku nieruchomości w latach, powiedzmy, 2024-2026, no bo sporo budów, jakby nie patrzeć, zostało po tej sytuacji z Ukrainą, właściwie no ona miała wpływ pośrednio na bardzo mocny wzrost stóp procentowych, wzrost rat kredytowych praktycznie 2%, no i przez to ludzie nie kupowali, deweloperzy wstrzymali budowy, bo nie mogli sprzedać tego, co mieli. No i kilkadziesiąt procent budów mniej wystartowało w 2022, kilkadziesiąt procent mniej budów w 2023. No i co to będzie? Właściwie to już odpowiedziałeś na to pytanie, ale tutaj jest jedna ważna kwestia. Jest kwestia taka, że budowa budynku z lokalami, z mieszkaniami, to nie jest upieczenie bułki, które się odbywa w nocy, ani, nie wiem, zrobienie roweru, który może potrwać parę dni. To trwa parę miesięcy. A nawet lat, bo jeżeli mówimy o przysłowiowym wbiciu łopaty, że ta budowa już powstaje, no to deweloperzy mówią, że 80% pracy już wykonali. Czyli tak naprawdę jest to proces i ten proces trwa. I jeżeli mamy sytuację, która była w 2022 roku, czyli bardzo mocne ograniczenie dostępu do kredytów, plus wydarzenia na Ukrainie, napływ ludzi, plus to, że właściwie biura sprzedaży były puste, to deweloperzy, tak jak mówiłeś, wstrzymali te budowy. I kiedy my odczujemy te skutki? W 2024-2025 roku, czyli my już de facto teraz wiemy, że zabraknie mieszkań, a potrzeby nadal są. No i jak zabraknie mieszkań, to gdzie będziemy mieszkać i pracować? Dobre pytanie. Myślę, że będziemy mieszkać w mniejszych pomieszczeniach, bo na takie będzie nas stać, albo będziemy wynajmować. No i chyba w związku z tym też czeka nas po prostu nadal drastyczny wzrost. W momencie, kiedy kręcimy ten materiał, wzrosty już są drastyczne. Kawalerki potrafiły we Wrocławiu i mieszkania dwupokojowe w lipcu 2023 roku podrożyć nawet o 100 tysięcy złotych w tydzień, kiedy weszły bezpieczne kredyty 2%. No jak teraz jeszcze mamy sporo wstrzymanych budów, no może być tak, że kawalerka będzie jednak w sferze marzeń dla, powiedzmy, młodych ludzi, czy takich, którzy startują w karierze, będzie to coś raczej nieosiągalnego. Tak. Tak, dokładnie tak. I bardzo będzie miało to oczywiście duży wpływ na wynajem mieszkań. I na ich ceny. Moim Państwa gościem była Magdalena Kąp. Dziękuję Ci, Madziu, za merytoryczną rozmowę. Możecie też ją odsłuchać na podcastach i na innych naszych mediach. Zadawajcie pytania w komentarzach i do usłyszenia na antenie. Trzymajcie się, cześć. Cześć.